To był długi proces, podczas którego sobie uświadomiłam najpierw, że chcę pomagać, że pomaganie jest moją misją. Dzień dobry, Dominika Kulczyk. Zapraszam na audycję Efekt Domina. Tym razem wyprawa do Ameryki Środkowej, Nikaragua. Kraj niewielki, ale interesujący. Wielkością przypomina Grecję, jest właściwie połową Polski. I rzeczywiście jest to bardzo biedny kraj, to właściwie tylko Haiti jest biedniejszym krajem Ameryki Środkowej i Południowej. Mimo tego, że właśnie Nikaragua jest bardzo biednym krajem z wysokim wskaźnikiem bezrobocia i ubóstwa, ostatnimi laty zaczęło się dziać tam troszkę lepiej. Dzięki między innymi porozumieniu o wolnym handlu między Dominikaną i krajami Ameryki Środkowej, Stanami Zjednoczonymi, które to porozumienie obowiązuje od kwietnia 2006 roku. Ono wpłynęło bardzo na zwiększenie możliwości w ogóle eksportu różnych produktów rolniczych. No a skoro znaczna część ludzi zajmuje się rolnictwem i tych produktów rolniczych jest sporo, bo to jest kraj bardzo taki bogaty przyrodniczo, tak? I wegetacja tam jest częsta i wody dużo, czasem za dużo nawet. Klęski żywiołowe niestety też mają miejsce. No to właśnie ten eksport produktów rolniczych bardzo wpłynął jednak na poprawienie sytuacji w kraju. W przeszłości Nikaragua była pod auspicjami Hiszpanii i głównie jakby właśnie elity hiszpańskie czerpały zyski z wszystkich dochodów z rolnictwa. I przede wszystkim rodzina Somoza, co ciekawe, która miała poparcie Stanów Zjednoczonych, rządziła krajem od 1937 roku do 1979. Kiedy ta rodzina, wspierana bardzo przez Stany Zjednoczone, przestała rządzić w 1979 roku, no to wybuchła rewolucja, jak to zawsze bywa. Wtedy znowu destabilizacja i znowu większa bieda. Są też w Nikaragui problemy dotyczące klęsk żywiołowych, niestety. Zdarzają się tam dość często huragany, więc za każdym razem, kiedy jestem w takich miejscach, gdzie przyroda determinuje często pokonuje człowieka. Tak, sytuację, pokonuje człowieka, myślę sobie, że jesteśmy szczęściarzami, bo zdarzają się oczywiście powodzie, ale jednak mimo wszystko nie jesteśmy tak bardzo narażeni na klęski żywiołowe, jak wiele takich miejsc, które odwiedziłam, czy Filipiny, czy właśnie Nikaragua. W 1998 roku przeszedł huragan Mitch przez Nikaragłę, no i spowodował ogromne zniszczenia. Nikaragua jest pocięta dolinami, rzekami, więc jakby jest tam też kłopot z infrastrukturą, z możliwością docierania do siebie, tak, przemieszczania się. W związku z tym ważne są mosty, a te mosty zostały bardzo też zniszczone podczas tego huraganu. Generalnie jest tak, że właśnie mosty są Nikaragui potrzebne, bo one zwiększają możliwość przemieszczania się, podróżowania, a dzięki temu zwiększają też możliwości i szanse na zarobek dla ludzi. No tak, bo jeżeli gdzieś jest rolniczo dobry teren, to należy te produkty przewieźć gdzieś dalej, w inne sprzedać, miejsce, prawda? Dokładnie. Należy najpierw w ogóle mieć możliwość dojścia w ogóle do pól, na których się pracuje, tak, które się uprawia, które się ma. A potem, jak już mamy plony, no to też potrzebne są drogi, potrzebna jest infrastruktura, sposób na przedostanie się dalej, gdzie te produkty sprzedajemy. Więc w tak ukształtowanym kraju, o właśnie dużej ilości dolin i rzek, chyba jednym z najlepszych pomysłów na to, żeby podnieść poziom życia i poziom zamożności i dzięki temu przerwać to zaklęte koło biedy i faktycznie ludziom pomóc, jest budowanie infrastruktury właśnie mostu. I dlatego zdecydowaliśmy się na współpracę z fundacją Bridges to Prosperity. Fundacją, która bardzo też symbolicznie podoba mi się w kontekście działań filantropijnych, no bo przecież budowanie mostów to nie jest tylko o tym, że stworzymy jakąś infrastrukturę i położymy kładki i stworzymy konstrukcję, tylko to tak też międzyludzko fajnie rezonuje. Bo to jest bo o mosty tym, łączą. Tak, bo mosty łączą i to jest trochę też o tym, żeby starać się te mosty między ludźmi budować i przerzucać do siebie te mosty nawzajem. Cudownie zdawać, tylko trzeba wiedzieć, komu dawać, żeby to dawanie miało jak najgłębszy sens i jak najlepszy efekt. Ja rozumiem bardzo wiele osób, które chciałyby pomóc, ale nie wiedzą komu. Obawiają się, że te pieniądze, które chcą przekazać dalej, trafią w niepowołane ręce, że dotrą do jakichś kacyków albo marionetkowych rządów, za to będzie kupowana broń, albo że zwyczajnie będą defraudowane, albo po prostu zagospodarowane nierozsądnie, tak? Nieefektywnie. Więc my chcemy właśnie w tym pomóc, żeby to
tą wiedzę dostarczyć, to jest wiedza. To jest po prostu know-how. To tak jak chcemy inwestować w firmy, kupić jakieś udziały, na przykład firmy na giełdzie, albo po prostu wiedzieć, że dobrze wydajemy pieniądze, to pytamy maklera giełdowego, tak? I on musi wiedzieć, w co warto zainwestować. Tak samo jest z przekazywaniem pieniędzy dalej fundacjom NGO-som. To jest inwestycja społeczna w moim głębokim przekonaniu. To nie jest wydawanie pieniędzy od tak. To jest przekazywanie pieniędzy społeczeństwom po to, żeby się rozwijały. A ten rozwój potem powoduje też właśnie rozwój ekonomiczny. Ekonomiczny rozwój tych najbiedniejszych regionów powoduje, że zyskujemy jakąś równowagę w świecie trochę większą. Jesteśmy coraz bliżej może tego punktu, kiedy te ogromne różnice między światem bogatym i światem biednym, no tylko są i będą kłopotem, bo one dalej powodują z kolei to, że na granicy biedy i bogactwa wybuchają konflikty, tak? Więc tak już mówiąc bardzo szeroko i trochę filozoficznie, chcemy przerzucać mosty, tak? Chcemy dawać wiedzę i łączyć tych, którzy dają, którzy otrzymują i dawać szansę pomagać po prostu mądrze. Pomagamy inwestować społecznie. Bridges to Prosperity jest mi bliskie i rzeczywiście okazuje się, że w ogóle budowanie mostów, jeśli mówimy o inwestowaniu w infrastrukturę jako sposobie pomocy ludziom i najbiedniejszym, najbardziej potrzebującym sposobie na filantropię, jest chyba najbardziej efektywną inwestycją, bo tutaj każdy dolar zainwestowany i wydany na budowę mostu, choć to są drogie konstrukcje, do 20-50 tysięcy dolarów, to każdy dolar bardzo intensywnie pracuje na zysk potem już wypracowany przez tą lokalną ludność, bo rozwija się właśnie komunikacja, więc handel, dzieci mogą pójść do szkoły, uczą się, no więc też w tym momencie budują na przyszłość dużo bardziej jakby światłe społeczeństwo i ludzi, którzy będą w stanie więcej zarobić, lepiej się utrzymać, przeciąć to zaklęte koło biedy. Pomoc medyczna, ratowanie życia też w tym momencie jest dużo bardziej możliwe, bo lekarz na przykład z jednego brzegu na drugi musiał docierać w tym miejscu, gdzie byliśmy 3 godziny, a teraz już 10 minut dzięki temu, że jest most. I z takiego mostu miesięcznie korzysta jakieś 20 tysięcy ludzi. Ja wierzę w inwestowanie w mosty. Może to nie jest najbardziej spektakularna akcja filantropijna, bo może najmniej taka emocjonalna, tak? Jakby tu nie mówimy o pomocy uchodźcom, którzy uciekli przed kulami, nie mówimy o ratowaniu życia w szpitalach. Ale to jest pomoc właśnie długoterminowa i taka bardzo rozsądna i taka naprawdę głęboko zmieniająca życie tych ludzi I funkcjonowanie na co dzień, tak. A w jakim miejscu ten most, który zdecydowaliście się wybudować, powstał i dlaczego akurat to miejsce? Projekt, który zrobiliśmy z Bridges to Prosperity, miał miejsce w Paso Real. To był most, który był zniszczony zupełnie przez przejście właśnie cyklonu Matthew we wrześniu 2010 roku. I obecnie społeczności żyjące po obu stronach rzeki Esteli, bo to nad tą rzeką właśnie postawiliśmy most, były oddzielone od siebie podczas pory deszczowej. Budowa nowego mostu pozwoli tysiącom osób właśnie z okolicznych społeczności Condega, która jest położona w północno-zachodniej części Nikaragui, więc bardzo takiej górzystej. Pozwoli odzyskać dostęp do dróg prowadzących dalej do szkół, do placówek medycznych, do rynków zbytu, do targów, do innych miast. I ten most liczy 120 metrów. On już stoi. Jak byłam tam w styczniu, to dopiero wbijaliśmy pierwsze elementy mostu. To jest właśnie ten most, który jest jakby naszą zasługą, ale no cieszę się, że rzeczywiście około 20 tysięcy ludzi miesięcznie będzie korzystało z tego mostu. Dziennie około 650 osób. I tak naprawdę będzie to most, który łączy 24 społeczności, które były od siebie po prostu odcięte. To dla tych ludzi naprawdę potwornie wiele zmienia, bo rozmawiałam z kobietami, które tam żyją, mieszkają, mówiły, że czasem na oponach musiały przepływać tą rzekę, niektórzy się podtapiali. Oczywiście zdarzyły się sytuacje najtragiczniejsze, śmiertelne, gdzie ktoś po prostu podczas pory deszczowej utonął i dzieci też tonęły. Więc cieszę się, jak mogę przerzucić jakiś most. Zdecydowanie jest to taki rodzaj projektu, który niesamowicie inspiruje i który powoduje, że mam takie poczucie dobrze spełnionego zadania.